Cześć, witajcie w specjalnym odcinku podcastu Można Zwariować. Bo w Polsce naprawdę ostatnio można zwariować. Chcemy do Was przyjść z taką lekką może otuchą, czy może jakąś dobrą radą na ten wyjątkowo trudny, specyficzny czas, który nas chyba wszystkie i wszystkich zaskoczył. I z czym ty, Ania, dzisiaj przychodzisz? No i jest we mnie dużo złości i niezgody na to, co się dzieje. Wczoraj trochę udało mi się odpocząć po naszym bardzo długim spacerze piątkowym. Strasznie mnie wszystko bolało fizycznie, po prostu byłam przemęczona i o tym też chciałam trochę pogadać dzisiaj. Jak sobie stawiać granice i jak się regenerować po takich aktywnościach, zarówno fizycznie i psychicznie. No i jestem bardzo ciekawa i mam jakąś taką nadzieję, mam nadzieję, że niezłudną w sobie. Jestem ciekawa, jak to się potoczy, jak ten tydzień przyszły będzie wyglądał. A ty jak się czujesz, Kleo? Ja jestem oczywiście zła na sytuację i niezadowolona ze wszystkiego, co się dzieje, ale z drugiej strony jestem bardzo szczęśliwa, że mam wokół siebie bardzo mądre i wrażliwe osoby, które czują podobnie jak ja i możemy razem tworzyć takie działania, które są teraz po prostu bardzo potrzebne. Czuję się też zmęczona, dlatego że bardzo się angażuję w organizację wiadomych wydarzeń. No, ale mam nadzieję, że mam dużą, dużą nadzieję, że po prostu coś to popchnie do przodu i też chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić takimi różnymi refleksjami i doświadczeniem dotyczącym między innymi kultury regeneracji i tego, jak nie ulec wypaleniu aktywistycznemu. Okej, ja bym chciała w sumie zacząć od tego, co chyba nas tutaj też sprowadza, nas jako kobiety ogólnie też w tych strajkach, czyli empatia. To, co my czujemy do siebie nawzajem, to nie jest przecież, tak jak wiele osób nadal myśli, namawianie siebie do aborcji, czy żądanie, żeby każdy przystał na takie postulaty, tylko dawanie wolnego wyboru, pozostawianie tego wyboru kobietom, ale też czerpanie z osiągnięć medycyny, nauki. I ja tę empatię czuję i no, jest to dla mnie gdzieś naturalne, że chcę, żeby każda kobieta podejmowała ten swój wybór. I mam wrażenie, że w osobach, które gdzieś bardzo sztywno te swoje poglądy głoszą, te takie konserwatywne poglądy, nazwijmy to, tej empatii po prostu nie ma i zastanawiam się, albo jest jej bardzo mało. I zastanawiam się, jak tą empatię można wzbudzić, no bo w mediach można przeczytać mnóstwo historii, nie wiem, matek osób z niepełnosprawnościami, czy też lekarzy pracujących właśnie przy takich porodach trudnych. Czy myślisz, że to w ogóle jakoś działa? Myślę, że nam, tobie i mnie, będzie bardzo trudno to ocenić w taki sposób, ponieważ mamy dosyć podobne do siebie liberalne poglądy i wydaje mi się, że to jest po prostu sposób myślenia, który nie jest dla nas taki oczywisty, więc być może te powody leżą gdzieś indziej i nie wiem, czy... No tak, bo ale tych informacji jest wszędzie dużo, no tak, nie? Tak, no ale właśnie czy myślisz, że taka rozmowa, nawet jak my teraz rozmawiamy, czy jak, nie wiem, jakieś bliskie sobie osoby mogą rozmawiać, czy znajomi, czy to jest jakaś droga? Ja w ogóle myślę, że to jest generalnie zawsze najlepsza droga, też z mojego doświadczenia w mówieniu o zaburzeniach psychicznych. To znaczy, jeśli tam czytasz historię jakiejś osoby, która jest dla ciebie bezpośrednio anonimowa, to jest po prostu jakaś historia z gazety czy jakaś historia z książki. A jeśli siada przed tobą osoba, która mówi: byłam w takiej i takiej sytuacji, trafiłam do szpitala,
to było dla mnie bardzo trudne. Takie i takie rzeczy się wydarzyły i to jest, wiesz, bezpośrednie spotkanie jeden na jeden i to są czyjeś bezpośrednie doświadczenia i to nie jest 150 tysięcy kobiet robi aborcję w tam rocznie, czy coś takiego, że to nie są po prostu jakieś takie dane, które się pojawiają w mediach, to mam wrażenie, że to jest właśnie, to ma potencjał do wprowadzenia jakiejś takiej zmiany, ale to wymaga po pierwsze dużej odwagi osób, które chcą lub oczywiście nie muszą się chcieć tym dzielić, a po drugie no też wiesz, czasu i miejsca właściwego na to, bo jeśli próbujesz do kogoś przemawiać, dlatego też mam wrażenie, że takie hasła, jakie się pojawiają teraz na protestach, one się pojawiają dlatego, że możesz mówić w kulturalny, elokwentny sposób do kogoś, kto po prostu ci krzyczy w twarz i nie przyjmuje żadnego zdania, które ty wypowiadasz w taki sposób, jak ono jest... jaką masz intencję, no nie? Z jaką intencją przychodzisz? Ktoś po prostu krzyczy, żeby cię zagłuszyć. Tak. No, no to co masz to innego powiedzieć, policja, jak nie wypierdalaj? Ja też się z tym zgadzam, że gdzieś dla mnie te hasła wulgarne nie są aż takie rażące, bo to nie jest tak, że my nagle wyszłyśmy z takimi hasłami, znaczy z takimi postulatami. To się dzieje kolejny rok z rzędu. Natomiast też to, co mnie ciekawi, to właśnie, że z jednej strony ten... może taki bardziej ostry przekaz, czyli właśnie te hasła wypierdalać. A furgonetka z martwymi dziećmi jeżdżące to nie są ostry przekaz? Nie no, jasne jest, zgadzam się, ale chodzi mi o to, że ten ostry przekaz, który właśnie już doszedł do, nie wiem, telewizji i tak dalej, no bo jednak o furgonetce się nie mówi na co dzień w telewizji, powoduje, że to po prostu przyciąga uwagę, że gdzieś ludzie mogą się tym zainteresować. To, co mnie ludzie... ogólnie, którzy na przykład w ogóle wypierali ten temat, nie mieli poglądu na tą sprawę, albo mieli przeciwne. I to, co mnie ciekawi, to taka sytuacja, w której ktoś faktycznie może teraz zmienić zdanie. Może być na przykład, nie wiem, zwolennikiem partii, która głosowała za tym. Nie mówimy tylko o... Może już nie wchodźmy w partie polityczne, tak, ale no, wchodźmy w powiedzmy, politykę. Że osoba, która była pro-life, może stwierdzić, że no dobra, to faktycznie jakaś granica jest przekroczona i może właśnie stwierdzić, że no dobra, to w sumie tutaj ktoś ma rację. I to, co zazwyczaj też jakby w telewizji, czy nie wiem, na social mediach się obserwuje, to jest takie wyzywanie, że o, teraz to tak mówisz, a gdzie byłeś, kiedy coś tam się stało, teraz to tam sobie możesz pogadać. Że jest taki shaming osób, które chcą zmienić zdanie i to publicznie wyrazić, ale myślę, że też mało osób w sumie to robi, bo jednak, no właśnie, to jest takie trochę uwłaczające, żeby się przyznać do zmiany do zdania, błędu, tak. Do błędu, ale w ogóle do jakiejś zmiany poglądu. Mi też się wydaje, że to jest na maksa ważne, że jeśli w ogóle chcemy jakoś wpłynąć na światopogląd innych osób wokół siebie, które myślą na przykład do nas odwrotnie, no to nie możemy robić takiej przestrzeni, w której będziemy te osoby atakować i mówić, że źle myślą i że powinny myśleć inaczej, bo... Albo że teraz to już za późno. Tak, albo że teraz to już za późno. No właśnie kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to... Żeby normalizować temat, ale też żeby dawać im przestrzeń do tego, żeby do tych swoich wniosków mogły dojść i żeby to miało taki... Wiesz, to tylko właśnie, widzisz, to jest praca u podstaw, no nie? To są bezpośrednie rozmowy z ludźmi, a to jest 38-milionowy kraj. Nie mamy takich możliwości ani zasobów, czy jako strajk kobiet, czy wiesz, to jest mega wymagające, więc... Dlatego każdy powinien to robić jakoś we własnym zakresie. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby o tym mówić po prostu w swoim otoczeniu. Ale też, żeby w taki sposób nieoceniający, nie? Dokładnie. W taki sposób edukujący, nieoceniający. Powiedz mi, jak to widzisz, a ja powiem ci, jak ja to widzę, ale nie o twoje poglądy są ze średniowiecza. Tylko, okej, widzę, co czujesz, rozumiem, co czujesz, a ja widzę to w ten sposób. I zobaczmy, czy możemy znaleźć jakiś wspólny grunt w tym, albo zobaczmy, czy
jak nasze poglądy mają się wobec siebie. Ja wiem, że to jest czasochłonne, no nie? Nie No każdy... tak. I my też mamy taką tendencję, żeby się zacietrzewiać, kłócić, właśnie od razu używać tych sformułowań, że z średniowiecza albo w ogóle, nie wiem, z ciemnogród. I nie dziwię się takiej osobie, która boi się przyznać do jakiejś zmiany zdania i myślę, że właśnie ta akceptująca i otwarta postawa jest tutaj kluczowa. Takie danie przestrzeni, żeby ktoś mógł powiedzieć z odwagą, okej, jednak... Macie rację, albo jednak widzę tą perspektywę, jednak uważam, że to jest już za dużo, to co się stało. Nie? No tak, i w takich właśnie alterglobalistycznych ruchach, no to jedną z takich ważniejszych zasad jest no blame, no shame i nie obwinianie osób za to, że na przykład... nie wiem, na coś, no w ogóle obwinianie, jakby nikt się jeszcze niczym nie niczego nie nauczył za to, że ktoś go ośmieszył, albo wiesz, za to, że ktoś go ktoś mu zrobił jakąś przykrość, nie? To nie tędy droga i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jakby każdy szanował swoją przestrzeń i wiedział, gdzie się zaczyna przestrzeń drugiego człowieka, to znaczy chcesz iść na marsz? Super. Ale twoja koleżanka nie chce iść na marsz, bo się boi, bo jest pandemia, bo nie no lubi właśnie. Tłumów, bo jest głośno. Bo jest przeziębiona. Totalnie to rozumiem. Może powiesić, nie wiem, plakat w oknie. Może na przykład zaoferować swoim znajomym, że się zajmie ich dziećmi, jeśli oni chcą iść na protest. To widziałam, co było super w mojej grupie sąsiedzkiej, mokotowskiej, że ktoś powiedział... mam dwójkę dzieci, nie mogę ich zostawić, więc nie mogę iść na protest, ale jak chcecie podrzucić swoje dzieci, to tam mam pampersy, mam zabawki, mam jakieś tam coś i mogę się nimi bez problemu zająć, a wy pokrzyczcie za mnie, no nie? Albo psa zostawić, albo coś takiego, więc po prostu znajdźmy takie przestrzenie, w których możemy wspierać się w tych poglądach i w tym, co jest dla nas ważne, ale w taki sposób, który będzie dla nas najbardziej odpowiedni i nie będzie naruszał naszych własnych granic. No właśnie, ale też to, o czym mówisz, czyli ten taki takie zawstydzanie osób, czy nie wiem, no złuszczenie się na te osoby, które nie wzięły udziału w strajku, ma miejsce, ale to trochę tak po cichu z mojej perspektywy, ale też... Ja odnoszę takie wrażenie, że dużo osób siebie samego zawstydza i wini za to, że czegoś nie zrobił, tak? Właśnie, że nie poszłam na protest, bo nie wiem, wróciłam późno do domu, jestem zmęczona, nie mam z kim iść i nie czuję się na siłach. I strasznie nie zauważyłam się za to obwiniam, w internecie, nie? Że to jest wtedy i wtedy. Tak, ale właśnie dużo osób siebie za to obwinia, tak? Że ja nic nie robię, a śledzę na social mediach którąś godzinę z rzędu i mnie to dotyka. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim należy być takim wyrozumiałym dla siebie samej, dla siebie samego ogólnie, no bo to dotyczy już chyba nie tylko kobiet. W sensie zaangażowały się nie tylko kobiety w to. Natomiast właśnie, co można zrobić w zamian? Nie wiem, czy na przykład dobrym pomysłem byłoby szukanie takiego towarzystwa, jakieś skrzykiwanie się na, nie wiem, grupach na Facebooku, czy na social mediach ogólnie. Słyszałaś o czymś takim? Żeby pójść na protest? Tak, czy... żeby wspólnie To pójść. W ogóle też są właśnie alterglobalistycznych ruchów powszechne praktyki, to znaczy afinitki. Wiadomo już, czy nawet z doświadczenia protestów amerykańskich Black Lives Matter, że no po prostu nie można na takie wydarzenie chodzić samemu. Jasne. To jest niebezpieczne. Ktoś po prostu musi mieć, nie wiem, no, kontrolę nad tobą, z nad z moich sobą. Doświadczeń takich aktywistycznych blokad NVDA, czyli Nonviolent Direct Action, wygląda to tak, że no po prostu mamy struktury, które są przygotowane do tego rodzaju akcji i to jest planowane z wyprzedzeniem. Natomiast takie rzeczy, które na pewno warto sobie jakoś tak pomyśleć o tym zawczasu, to po pierwsze właśnie tak zwany affinity group, czyli stworzyć swoją affinitkę w kilka osób, które będą na siebie nawzajem uważać podczas takiego wydarzenia. I to jest też fajny pomysł. Wymieniacie się numerami telefonów, swoimi danymi.
W ogóle ja bym najbardziej polecała wymienić się takimi danymi, po których kogoś można szukać na komisariatach. I te dane to jest imię i nazwisko, PESEL, imię ojca, numer telefonu do osoby, którą należy powiadomić w razie zatrzymania i ewentualnie jakieś przyjmowane leki. To znaczy, jeśli jakaś osoba przyjmuje leki codziennie, no to wiadomo, że jeśli zostanie zatrzymana na 48 godzin, to te leki trzeba jej dostarczyć. Mhm. Albo na przykład, czy nie ma w domu kota, który jak zostanie zatrzymany na 48 godzin, to będzie głodował, nie? Mhm. Więc ja myślę, że warto też zadbać właśnie o swoje bezpieczeństwo w taki sposób. Bo jasne. To, jak te protesty eskalują, niestety jest trudne do przewidzenia. Mhm. I nawet jeśli decydujemy się na akcję, która jest pokojową blokadą, nie wiadomo, to nie jest jakby, to nie jest jeden ruch, to nie jest jedna organizacja, to będą teraz oddolne akcje małych grup, ale też w wielu miastach, nie? W wielu miastach, które nie wiadomo, jak się rozwiną, nie wiadomo, kto do nich dołączy. Wiesz, możesz mieć grupę, która protestuje pokojowo, a zaraz dołączy do ciebie nagle 100 osób, które już nie mają tego insajdu, który wyplanowaliście w 10 osób. Więc myślę, że warto się przygotować zawczasu, zadbać o swoje bezpieczeństwo i to będzie rzutowało później na to wszystko, co będzie się działo dalej. A w ogóle jeszcze myślę, że ważnym etapem w tym jest taka też refleksja na temat swoich możliwości fizycznych i emocjonalnych i też chęci do tego, w jaki sposób chcemy się zaangażować. I generalnie, tak z doświadczenia tego typu ruchów, można to podzielić na trzy jakby poziomy zaangażowania. Czyli pierwszy poziom to jest, idę na protest, blokuję ulicę, ale kiedy policja poprosi mnie o zejście z ulicy, to z niej zejdę i nie będę stawiać oporu. Drugi poziom jest... to jest blokowanie ulicy poprzez na przykład sitting, czyli siadanie na ulicy w takiej pozycji. To też warto zapamiętać, jeśli by się było znoszonym przez policję, w takiej pozycji, że siadamy z ugiętymi nogami i łączymy ręce pod kolanami i wtedy policjanci mogą nas znieść w taki sposób, który nie będzie potencjalnie krzywdzący ani dla nas, ani dla nich, bo jeśli na przykład mamy ręce szeroko rozłożone i przez przypadek, będąc znoszonym, ta ręka uderzy innego funkcjonariusza, możemy zostać, możemy zostać posądzeni o napaść na funkcjonariusza, a to już jest poważny zarzut. Mhm. Czyli taka bezpieczna pozycja, którą tak, warto bezpieczna znać. Pozycja i nie trzymamy się, po prostu pokojowo siedzimy i zostaniemy znoszeni. To jest poziom drugi takiego zaangażowania, które prawdopodobnie może się wiązać z mandatem lub z zatrzymaniem. Natomiast poziom trzeci zaangażowania w taką akcję to jest blokada własnym ciałem, czyli no, są jakby różne metody, no nie? Przypinanie się do czegoś, czyli generalnie zrobienie czegoś w taki sposób, który będzie uniemożliwiał funkcjonariuszom podniesienie i zniesienie cię bez uszczerbku na twoim zdrowiu. Więc policja nie może tego zrobić. I to jest okej, jeśli chcesz się przypiąć, jeśli czujesz, że jesteś w stanie się poświęcić w takiej sytuacji, ale to jest totalnie okej, jeśli chcesz przyjść i jeśli zostaniesz poproszony, żeby zejść, to zejdziesz z ulicy, no nie? Czyli tutaj odwołujemy się do granic własnych, których chyba jeszcze możemy mówić pod różnym kątem w ogóle, ale przede wszystkim znajdź swoją własną granicę, na ile ty chcesz się zaangażować fizycznie, tak? Bo tu mówimy o twoim bezpieczeństwu, o twoim zdrowiu. Jest też poziom zero, to znaczy zostajesz w domu i na przykład możesz być bazą wsparcia dla swoich znajomych, to znaczy zbierasz te informacje, które wcześniej powiedziałam, imię, nazwisko, imię ojca, PESEL, kogo powiadomić, leki i numer do tej osoby i ewentualnie dostajesz informację od swojej tej potencjalnej afinitki, jeśli kogoś zgarną i szukasz tej osoby po komisariatach. Jakby możemy się angażować na różny sposób i jeśli na przykład właśnie boisz się, bo pandemia, bo cokolwiek, po prostu nie wiem, nie chcesz wyjść z domu, ale to jest dla ciebie ważne i chcesz się zaangażować, to jest totalnie okej. Okay. Możemy się angażować na bardzo różne sposoby.
Jasne, no zawsze też warto powiesić jakiś plakat w oknie, nawet jeśli to będzie własnoręcznie narysowane, czy napisane, czy wywiesić, nie wiem, jakiś większy baner, jeśli ktoś ma balkon, flagę, udostępniać informacje w social mediach, ale też po prostu właśnie rozmawiać, tak, z bliskimi, Jeszcze a z propos rodziną. tych granic, to ja bym chciała tak zauważyć, że myślę, że bardzo fajnym pomysłem jest zastanowienie się nad tym samemu ze sobą przed udziałem w takim wydarzeniu. To znaczy, gdzie leżą moje granice? Na Co ile na pewno, pozwolę sobie? tak, na ile sobie pozwolę, co na pewno chcę zrobić, czego na pewno nie chcę zrobić, do którego momentu jestem w stanie przesunąć te granice i to będzie okej ze mną, a jakby w którym momencie na przykład będę się czuł przymuszony albo przymuszona. No to właśnie też myślę, że warto po prostu zauważyć to, że każdy z nas ma inny poziom wrażliwości. Tak, to jest zarówno wrażliwość na bodźce psychiczne, jak i fizyczne. Po prostu, nie wiem, ktoś może być silniejszy fizycznie, ktoś inny może być słabszy. No nie oszukujmy się, nie wiem, no, nawet jeśli chodzi o poziom wysportowania, tak? To są różnice, ale też no, mamy coś takiego jak rezyliencja, czyli odporność psychiczna i to też jest coś, co każdy z nas powinien sam w sobie zauważyć, tak? Jeśli, nie wiem, czuję, że jestem przez tą sytuację płaczliwa, mam ochotę po prostu się zwinąć w kulkę i jestem bardzo taka vulnerable, to może właśnie zostaję w domu albo obserwuję ten protest, nie wiem, z dystansu. Moją rolą wtedy będzie po prostu zaznaczenie swojej obecności, tak? A jeśli czuję, że mam zasoby, mam doświadczenie, jestem, nie wiem, aktywistką, która nie robi już tego pierwszy raz, to faktycznie szukam swoich konkretnych zasobów, tak? Można sobie nawet to wypisać na kartce jako taką, nie wiem, motywację samej, co ja znajduję i co mnie motywuje. Ja myślę, że też ważnym, właśnie wydaje mi się, że takie psychiczne przygotowanie przed pójściem na taką akcję, widzisz, te protesty teraz, one są bardzo spontaniczne i to jest tak, że zapadł wyrok, ludzie wychodzą na ulicę, no nie? A jeśli pomyślisz o tym w taki sposób, jak wyglądają takie protesty, które są na przykład przygotowywane przez pół roku przed taką blokadą, no to jest naprawdę wszystko dobrze przemyślane. I w takich sytuacjach też myślę, że właśnie warto sobie zrobić taki check-in ze sobą przed wyjściem, no nie? Żeby tego nie robić już w trakcie, bo wiadomo, że te emocje się zmieniają, no nie? Że jesteś jakby dużo więcej w tobie buzuje adrenaliny, możesz nie myśleć w taki sposób, jak myślisz, kiedy myślisz spokojnie i racjonalnie. I też myślę, że w ogóle bardzo ważnym, jeszcze wracając do tego ewentualnego blamingu i właśnie też pomyślenia o sobie i o innych przed udziałem w takiej akcji, jest to, że żebyśmy postarali i postarały się nie projektować swoich uczuć i swoich ocen na inne osoby, bo to może być bardzo trudne i bardzo krzywdzące i niepotrzebnie eskalujące sytuacje. To znaczy, jakby róbmy swoje, podejmujmy własne decyzje, słuchajmy innych i słuchajmy siebie i starajmy się, żeby to wszystko było jak najbardziej pokojowe i empatyczne. Czyli mówisz o czymś takim, że jeśli ja czuję taki bardzo duży poziom zaangażowania i takiej motywacji do działania i zasobów swoich, to nie mogę oczekiwać, że wszyscy inni dookoła mnie będą mieli taki sam poziom, tak? Tak, Czyli podbij właśnie. to u swoich znajomych, że ej, słuchajcie, chodźmy, damy radę to zrobić razem, ale nie możesz oczekiwać tego, że Że oni wszyscy się chcą w ten zgodzą. sam sposób się zaangażować jak ty. Nie projektujmy tego na innych, ale też podczas samej akcji, jeśli czujesz, że wymyka ci się coś spod kontroli, czujesz, że na przykład narasta w tobie panika, nie projektuj tego na innych. To może eskalować w bardzo nieoczekiwany sposób. Dokładnie. Odejść sobie na bok. Też Panika jest w ogóle tak zaraźliwa, to tak. widać po wszystkich takich jakichś nagłych sytuacjach, czasami nawet takie fałszywe alarmy, tak? Typu, nie wiem, jest jakiś wybuch, ale który nie wiąże się z, nie wiem, z pożarem, z czymś i są takie nagrania w internecie, tak? I nagle wszyscy Tak. biegną i taranują siebie Taranują nawzajem, siebie, bo to no. jest po prostu zaraźliwe. To jest taki nasz bardzo wewnętrzny, biologiczny instynkt, walcz lub uciekaj, tak? No i w sytuacji takiej paniki to często jest właśnie ta ucieczka, tak? Która no, może być bardzo niebezpieczna, więc jeśli czujesz, że coś jest nie tak, to po prostu
odejść, tak? Tutaj nie wiem, muszę, przestań. myślę, że może się też sprawdzić taki, no już tak jak mówiłam, z innego rodzaju ruchów, bardzo często praktykowany system body, to znaczy znajdź swoją parę, idziesz na protest, bierzesz udział w blokadzie, znajdź sobie jakąś parę, to znaczy osobę, która ma twoje dane, wie o tobie takie rzeczy, które się przydadzą w razie ewentualnego zatrzymania, ale też jest taką twoją osobą do uziemiania się, to znaczy jeśli czujesz, że narasta w tobie panika i że po prostu się źle czujesz albo potrzebujesz jakiegoś wsparcia, odchodzisz z tą osobą, jakby jesteście tam dla siebie właśnie po to, że odchodzisz z tą osobą i możesz o tym porozmawiać, powiedzieć jak się czujesz, powiedzieć co cię niepokoi, wiesz, możecie zrobić sobie po prostu jakieś takie jakieś uziemiające To jest też działania. Takich technik medytacyjnych w ogóle, mindfulnessowych, nie? Takie uziemianie, czyli... Wiesz co, to akurat ja mówię o tym z materiałów regenowych. Tak, ale ja czytałam je i technik faktycznie takie... Technik eskalacji. Nawet szukanie właśnie podłoża czegoś takiego stabilnego jest pomocne, no. Dla mnie na przykład... W praktyce medytacji też szukamy tego uziemienia zawsze. Dla mnie bycie w takich dużych skupiskach ludzi jest trudne. Dlatego też się dosyć cieszyłam, jak byłyśmy w piątek na proteście, że tam, pamiętasz, powiedziałam ci, że jest tutaj dosyć cicho, no nie? I było dużo przestrzeni. I że było dużo przestrzeni, tak. Ale ogólnie no to zdecydowanie dużo ludzi, głośno. No ja chodzę ze specjalnymi zatyczkami do uszu na takie wydarzenia, więc to nie jest zdecydowanie moje miejsce pierwszego wyboru. Tak samo jak, nie wiem, głośny, ciemny klub z wieloma ludźmi, to zdecydowanie jest ostatnie na mojej liście. Ostatnie na mojej liście miejsc, w których chciałabym się kiedykolwiek znaleźć w przyszłości. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Bo można sobie jakoś z tym poradzić, tak. No właśnie, swoje zasoby i granice. I właśnie jak szłyśmy, to... Na mnie bardzo dobrze wpływało to, że sobie patrzyłam na niebo. I to było zdecydowanie moje rozwiązanie. Bardzo mnie to uspokajało. Patrzyłam sobie po prostu do góry i patrzyłam, czy wiesz, pada deszcz, albo jak deszcz pada pod latarnią, albo coś takiego. Bo no, dla mnie takie duże skupiska ludzi są dosyć mocno przytłaczające. Czyli też takie zakotwiczanie się w tu i teraz. Tak. No, znalezienie jakichś takich swoich rzeczy, wiesz. Smart. Możesz patrzeć na ludzi w oknach, możesz patrzeć, nie wiem, czy ptaki siedzą na gałęziach, na drzewach, czy... Ale po prostu znaleźć jakąś taką swoją mikroodskocznię na tę sytuację. Jasne, super, super pomysły. Chciałabym też wrócić do tego tematu granic, ale w takiej formie biernej. Biernej z tej perspektywy, że poczułam to też sama u siebie od czwartku, że po prostu strasznie ciężko jest się oderwać od social mediów, od Facebooka, Instagrama, Twittera, ale też nawet śledząc to na komputerze czy na telefonie, miałam jeszcze tablet z włączonym TVN24 i słuchałam na bieżąco jakichś komentarzy i czułam się tak przebodźcowana, że właśnie ciężko mi było samej postawić granicę, będąc w pokoju i mając te wszystkie urządzenia dookoła. Że to, co mi gdzieś pomogło, to faktycznie takie powiedzenie sobie samej, dobra, wychodzę teraz z domu, idę do znajomych, idę na spacer, będę robić takie zupełnie przyziemne rzeczy, które bym robiła w jakąś zwykłą sobotę. I też takie pozwolenie sobie na to, że nie muszę być 24 godziny z tym tematem, że po prostu rozmawiamy o jakichś zwykłych, codziennych rzeczach teraz. Czy nawet, nie wiem, wczoraj wieczorem chciałam obejrzeć sobie film i nawet planowałam obejrzeć go wcześniej, a włączyłam go dopiero chyba o północy, ale stwierdziłam, że zmiana czasu, więc warto wykorzystać tę godzinę na dokument na Netflixie. I faktycznie to był bardzo mądry pomysł, bo pewnie ostatnia rzecz, jaką bym przeczytała, czy zobaczyła, czy doświadczyła przed snem, byłaby coś związane z tym tematem. Ale też warto pomyśleć o tym w ten sposób, że to nie jest tak, że jeśli nie będziesz 24 godziny na dobę słuchać radio albo telewizji o tym, co się na bieżąco dzieje, to nagle jakoś tak
wiesz, stracisz z tym kontakt. To się dzieje cały czas, to się nie skończy z poniedziałkowymi Jasne. Protestami. To jest Ale za też duże. takie przeświadczenie, że nie musisz znać każdej ważnej opinii, czy tak, każdego komentarza, czy nie wiem, każdego live'a, czy nawet tego podcastu, pewnie też nie każdy musi go odsłuchać. I to też wiąże się z tym shamingiem takim, że jeśli ja nie mam ochoty już więcej siedzieć i słuchać tego tematu i oglądać, to jest zupełnie okej, tak? Że jeśli, nie wiem, można sobie też taką granicę wystawić bardzo sztywną, tak? Typu, nie wiem, godzina dziennie albo sprawdzam i mam godzinę przerwy, wyznaczać sobie jakieś konkretne zadania, nawet, nie wiem, pójście do sklepu i ugotowanie obiadu bez właśnie radia czy czegoś w tle. Myślę, że to jest nam bardzo potrzebne i też już zaobserwowałam na Instagramie takie wypalenie. Nie wiem, czy można to nazwać wypaleniem, bo to nie dzieje się aż tak przez taki długi okres czasu, ale właśnie takie przesycenie tymi wiadomościami, że gdzieś niektóre osoby już wrzucały, że słuchajcie, muszę się odciąć. I jakby jasne, to jest bardzo mądre, ale z drugiej strony, czy musimy się tłumaczyć, że wyłączamy na pół dnia, czy na cały dzień Instagram, czy telefon Absolutnie w ogóle? Nie. Po prostu dajmy Róbmy sobie to, co odpoczynek. Dla nas najlepsze. Jakby nikt nie powinien nikogo osądzać, jeśli osoba, która na co dzień jest zaangażowana w temat, da sobie godzinę przerwy, tak? No myślę, że czymś innym jest, jeśli ktoś po prostu będzie świadomie unikał tego tematu i jeśli ktoś prowadzi... nie wiem, no ja mam może trochę kontrowersyjne poglądy, ale uważam, że jeśli ktoś ma zasięgi i ma zasoby, żeby szerzyć coś i kompletnie ignoruje ten temat, no to też nie jest w porządku do końca. Bo no mówimy tutaj jednak o prawach człowieka i o humanitarnym traktowaniu kobiet. To nie są czyjeś po prostu poglądy, to po prostu jest... Wojna. To jest wojna. A tak już odchodząc od tego well-beingu związanego z samymi demonstracjami, blokadami i protestami i o bezpieczeństwie, jak dbać o siebie, jak poradzić sobie w ogóle z tym myśleniem dotyczącym tego wyroku? Ja z przerażeniem obserwuję na grupach kobiecych, jak dziewczyny wymieniają się miejscami, sposobami na to, gdzie można zrobić sterylizację. Widzę, że to jest jakby narastający bardzo, bardzo szybko temat. Widzę też duży niepokój. Widzę moje koleżanki, przyjaciółki, które mówią, że absolutnie się nie odważą urodzić dziecka, jeśli tak to będzie wyglądać. No właśnie, bo to szybko eskaluje i lęk jest też, tak jak mówiłyśmy o tej panice, że łatwo można ją jakby zaczerpnąć od innych, tak tutaj nawet na takim wirtualnym poziomie, tak, rozmawiając i ten temat cały czas się przejawia, też łatwo popaść w takie myślenie, że teraz ciąża jest czymś niebezpiecznym i że teraz muszę zrezygnować A z marzenia nie jest? O rodzinie. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony no, można jakoś sobie z tą sytuacją poradzić. No i nie wiem, czy... Też nie jestem lekarką, ale nie uważam, że teraz żadna kobieta nie powinna rodzić, jeśli to jest czyjś cel w życiu i bardziej mi chodzi o to, jak sobie poradzić z tym, no, z tym lękiem, który się pojawił. To znaczy, myślałam, że za parę lat będę miała rodzinę, a nagle pojawia się po prostu lęk, strach i coś, co rujnuje moje plany na przyszłość. No właśnie, więc też to, o to czym nie są mówiłam, moje plany. To odnosiłam taka się... hipoteza. Tak, znaczy to, o czym mówiłam przed chwilą, to też odnosi się właśnie do takiej racjonalizacji tych myśli lękowych. Czy naprawdę, bo to już wchodzimy trochę w katastrofizację czasami, tak? No bo jeśli no, jest podejrzenie, że coś takiego, że nie będzie możliwa zupełnie aborcja, nawet w przypadku poważnych wad płodu, to nie znaczy, że nie możesz wyjechać za granicę i tej aborcji zrobić. Tak? Że jakby są nadal sposoby. I jeśli komuś bardzo zależy na założeniu rodziny,
to może zwrócić się do organizacji, która pomaga w załatwieniu czegoś takiego, albo zrobić to na własną rękę, jeśli ma fundusze. Tak, więc to nie jest tak, że zupełnie jesteśmy w katastrofie i nikt nigdy nie urodzi już dziecka. Myślę, że to w ogóle radzenie sobie z lękiem to też nie jest coś, co możemy zrobić teraz. To jest coś, co budujemy w sobie, czy nie wiem, czy to przez psychoterapię oczywiście, czy przez jakąś inną psychoedukację, czy jakiś self-care, że jednak każdy powinien mniej więcej poczuć, w którym miejscu bezpośrednio go to dotyka i czy nie ma faktycznie żadnego sposobu, żeby sobie z tą sytuacją poradzić, tak jednostkowo. Mhm. Czyli sugerujesz raczej racjonalizację sytuacji i po prostu znalezienie... No jako osoba ucząca się CBT, racjonalizacja zawsze. No ale też właśnie znalezienie takie... takich ewentualnych wyjść z sytuacji. Jasne, no i myślę, że większość tych myśli jest taka bardzo zaogniona przez to, że to się dzieje tu i teraz i to nas bardzo dotyka i uderza. Natomiast dużo tych myśli może być po prostu zniekształceniami poznawczymi w tym momencie. Też warto właśnie może wrócić do tego tu i teraz, takiej sytuacji, że okej, jeśli teraz nie jestem w ciąży, ale dzieją się protesty, mam jakąś potencjalną szansę, żeby coś zdziałać, żeby mieć jakiś wpływ. Nie wiem, mogę równie dobrze poczekać kilka lat i może sytuacja się zmieni. Let's hope so. I jakby właśnie skupić się teraz na tym działaniu, tak? A nie na zamartwianiu się, że za 5 lat chciałabym mieć już dziecko i może nie będę mogła. No, a może będziesz mogła. No, ale wydaje mi się, że ludzie często jednak w pewien sposób żyją taką swoją przyszłością i marzeniami. A co byś powiedziała, że można zrobić, żeby się tak bardziej umieścić w tu i teraz? Żeby być bardziej obecnym? Jak ćwiczyć tę swoją uważność tak na bieżące rzeczy, już jakby osobno od bycia tu i teraz w kotle demonstracji? No, nie będę tutaj... cukrzyć i mówić, że jeśli teraz zaczniecie medytację 10 minut dziennie, to coś się zmieni, bo to się nie zmieni. To trzeba było zacząć minimum pół roku temu. Natomiast no, warto zacząć, jasne, teraz. Czekaj, jakie było twoje pytanie? Co można zrobić, żeby być tu i teraz? Jakie... No właśnie, przerwać taki ciąg myśli katastroficznych dotyczących przyszłości, po prostu akceptując to, że jesteśmy tu i teraz i teraz trzeba działać, coś robić, nawet jeśli to są te minimalne działania, o których mówiłyśmy wcześniej. Tak naprawdę nie ma teraz czasu na zamartwianie się. Jakby też są takie techniki w CBT, które, gdzie wyznaczasz sobie czas na zamartwianie się. To może być 5 minut, to może być 10 minut, może być to pół godziny w ciągu dnia. To chyba fajny pomysł taki. I wtedy sobie po prostu robisz jakąś, nie wiem, burzę mózgów, czy myślisz o tym, co cię smuci i dajesz sobie prawo do tego smutku. Nie wiem, szykujesz sobie paczkę chusteczek i po prostu sobie tam płaczesz i smarasz. No i po tym upływie czasu myślisz, dobra, no jakby jest mi przykro, jestem zaniepokojona, jestem wkurwiona, tak, boję się o przyszłość swoją, swoich przyjaciółek, koleżanek, ale czas się skupić na tym, co obecnie. No, jutro jest poniedziałek, część z nas musi iść do pracy i tak naprawdę nie ma co chyba aż tak rozpaczać. Nie wiem, może ktoś poczuje się urażony, jeśli powiem, że nie ma co aż tak rozpaczać, ale no, to jest właśnie to tu i teraz, tak? Czyli po prostu działanie zamiast hiperbolizowania tego, co niewiadome. Tak, no jestem, ja też jestem jako psycholożka zaniepokojona z tego powodu, że jutro i jeszcze jeden dzień w tygodniu mam konsultacje z osobami, którymi współpracuję już od jakiegoś czasu, powiedzmy, że jest to kilka tygodni albo kilka miesięcy. I są to osoby, które trafiły do mnie zazwyczaj przez Instagram, są to osoby, które mają poglądy podobne do moich. I są to w większości kobiety czy dziewczyny i ja po prostu się boję, co mnie czeka, co one powiedzą. Czy będę musiała faktycznie teraz wspiąć się na wyżyny swojej kocykowości, empatii i po prostu poklepać po ramieniu wirtualnie i powiedzieć there, there.
czy właśnie to jest ten moment, żeby robić tą racjonalizację i pracę poznawczą. Ja nie wiem, co mnie czeka, nie wiem, co będę robiła. Oczywiście nie z każdym to samo, ale obawiam się, że to może być duży temat w przyszłym tygodniu. Czy masz jeszcze jakieś takie doświadczenia i rady, które możesz powiedzieć, jak wygląda ta kultura regeneracji w takich organizacjach? No myślę, dużych. Właśnie myślałam o tym, czy by jeszcze o tym nie powiedzieć, ale też już ogólnie w tej całej rozmowie sporo z tego poruszyłyśmy. Okay. Myślę, że mogę po prostu to tak podsumować? Podsumować tak na koniec. Generalnie bądźmy aktywistkami i aktywistami, ale bądźmy nimi z głową. To znaczy dbajmy o siebie, bo wypalony aktywista to nie jest już aktywista. Mhm. Czyli jeśli nie zadbamy o siebie i o swoją głowę podczas naszych działań, to po prostu bardzo szybko się wypalimy i już nie będziemy mieli nic do zaoferowania, ani miały. Więc no, takie podstawowe regenowe strategie i techniki, no to grounding, czyli takie uziemienie się, o czym już porozmawiałyśmy, znajdowanie coś, co nas uspokaja i w tej sytuacji to może być albo koleżanka, albo może mamy jakiś talizman, albo może właśnie tak jak ja, sobie popatrzycie w niebo i zobaczycie na przykład tak jak ja ostatnio. Może nawet wrzucę to zdjęcie, bo było fajne. Ostatnio zobaczyłam chmurę w kształcie trójkąta prostego. A właściwie takie zbiorowisko chmur, które były naprawdę w kształcie trójkąta prostego. Pokażę ci zaraz. No więc może coś takiego. Ja w trakcie tego długiego spaceru bardzo lubiłam obserwować osoby w oknach i machałam im, i to były czasami starsze osoby, które miały, był taki pan, który miał kartkę emeryci są z wami, czy coś takiego, i to było... Pani z garnkiem. Tak, to było tak budujące, to było tak miłe, no bo jesteśmy wkurwione, jesteśmy zasmucone, ale jednak czuć tą siłę, i ja byłam po tym spacerze wyczerpana, naprawdę wróciłam jakoś o pierwszej do domu po całym dniu pracy tak naprawdę, gdzie jeszcze no, dojeżdżałam i miałam tych kroków chyba tam ponad 20 tysięcy, ale jednak dużo mi dało pozytywnej energii, czy mogę tak powiedzieć, ten nasz spacer. Jakiegoś takiego wsparcia po prostu, nie? Tak, też. Drugą z takich technik regeneracyjnych, no to jest zauważenie potrzeb i wartości. Czyli to też jest coś takiego, co się właśnie skupia na byciu tu i teraz. Na tym, co właściwie robimy, ale też co robią inne osoby. Bo to, że ja jestem na blokadzie, to nie znaczy, że na przykład osoba, której ja blokuję przejazd, jest to jej na rękę. No nie? Może ona się śpieszy do pracy, albo może ma coś ważnego. Może na przykład jest lekarzem i się śpieszy na dyżur, dlatego że no, tak jak ty na przykład nie możesz zostawić swoich pacjentów, którzy być może bardzo ciężko, i pacjentek, którzy być może znoszą bardzo ciężko ten czas, no tak samo są po prostu osoby, które pracują i nie są na blokadzie po to, żebyśmy my mogli i mogły być na tej blokadzie. Jasne, no też myślę, że słusznie o tym wspominasz, bo na pewno są osoby, które nie mają opcji dołączyć do takiego strajku, protestu właśnie ze względów zawodowych, i to też no miejmy tą uważność, że żeby nie wytykać kogoś, tak, żeby nie shamingować. Mhm. No i na koniec w taki moment zwątpienia, czyli jesteśmy jakby, to się nie skończy jutro, no nie? To nie będzie tak, że te blokady zostaną jutro rozniesione i to będzie koniec. To już zeszło zbyt daleko, żeby to się dzieje, żeby tu mogło i teraz tak być. Już jakby... Więc zauważmy, że może tak być, że
że po prostu w pewnym momencie zdamy sobie sprawę, że siedzimy kolejny dzień na jakiejś blokadzie, ale właściwie co ja tu robię, o co tu chodzi, nie? Nagle wszystko zaczyna... Ta sprawczość może też maleć i tak, te efekty mogą nie być zupełnie widoczne. Tak, nic się nie dzieje, no bo ten wyrok nie jest odwołany, więc jakby musimy mieć też w głowie po prostu swoje motywacje. To, dlaczego tu jesteśmy, dla kogo tu jesteśmy, co chcemy zrobić. Warto jest to sobie po prostu zwerbalizować w głowie. Na przykład jak mantrę. Nawet tak, jak dokładnie, jak taką mantrę. Na przykład Ogólnopolski Strajk Kobiet rzucił teraz takie hasło, że to, czego oczekujemy, to do środy wyrok ma być unieważniony. I to jest to, czego chcemy, no nie? Co będzie dalej? Zobaczymy. Ale też pamiętajmy o tym, że żeby mieć empatię na siebie nawzajem i wzmacniajmy się w tej motywacji, raczej niż pociągajmy w panice albo w jakiejś zwątpieniu. Ale raczej... Myślę, że to naturalne, że ta frustracja może narastać właśnie za te kilka dni, tak? Że jeśli nie będziemy widzieć żadnych efektów, no to faktycznie ta frustracja czy taka złość może narastać. Z jednej strony fajnie dawać sobie do niej prawo, ale z drugiej właśnie no też historia protestów i w ogóle aktywizmu pokazuje nam, że czasami to po prostu trwa bardzo długo i warto być wytrwałym. No jasne, komunizm nie upadł z dnia na dzień. Ja myślę, że możemy jeszcze polecić kilka książek na koniec. Co przygotowałaś? Jest taki e-book, który możecie pobrać za symboliczną kwotę, wspierając wydawnictwo, ale też aborcyjny Dream Team przy okazji. To jest książka Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu. Zaczęłam ją wczoraj czytać. Jest naprawdę bardzo dużo badań z psychologii społecznej, z Centrum Badań nad Uprzedzeniami, które znam jeszcze ze studiów. Też jedną z autorek jest badaczka, którą miałam za zajęcia, więc myślę, że bardzo rzetelne źródło. Ale też zastanawiałam się, czy nie wrócić, bo mam na półce książkę Rebeki Solni, Nadzieja w mroku. Czy która opowiada o różnych działaniach aktywistycznych, ruchach, które przyniosły wymierny skutek, którą też w pandemii chyba wydawnictwo Charakter umożliwiło pobranie e-booka, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne, ale jeśli macie możliwość w ogóle zakupienia e-booka czy książki, to bardzo polecam. W opis tego odcinka wrzucimy linki do tego, gdzie można kupić te książki. A czy ty masz coś do polecenia? Nie przygotowałam się do polecenia z literatury aktywistycznej. No, a tak ogólnie jeszcze wymyślałam, żeby zrobić takie podsumowanie literatury, która by nam teraz w tych czasach pomogła, więc stay tuned. No, zrobimy wam posta. Jeśli chcecie pogadać, jeśli chcecie powiedzieć o tym, jak się czujecie, możecie dołączyć do grupy, można zwariować społeczność na Facebooku. Gdzie tworzymy taką bezpieczną społeczność, w której możemy sobie otwarcie rozmawiać o tym, jak się czujemy. Jeśli tak czujecie, możecie też pisać pod naszym postem na Instagramie, który się pojawi. No i co? Trzymajcie się. Solidarność naszą bronią, siła w ręce ludzi. Jebać pies. I jedziemy. Pa. Pa.